Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Naszym gościem jest burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak się podróżowało tutaj do Tarnowa bez korków, bez utrudnień? Bez utrudnień, bez korków, wszystko bardzo dobrze na czas. Czy Pilzno jest dobrym miejscem do życia? Bo może niektórzy mieszkają w Pilznie, pracują w Tarnowie, są takie sytuacje. Dla mnie miasto i gmina Pilzno to najpiękniejsze miejsce do życia. Pilzno ma piękną, bogatą historię królewskiego miasta i malowniczo położone sołectwa. Jako samorządowiec zrobię wszystko, aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej, systematycznie, w miarę możliwości inwestujemy w rozwój i poprawę życia. Wiele wykonano i wiele jeszcze jest do zrobienia. A proszę powiedzieć, jak chodzi o sytuację młodych małżeństw, chociażby młodzi wracają z zagranicy, osiedlają się, budują domy na terenie gminy? Tak, wracają i tutaj taka miła informacja, bo jesteśmy też w trakcie wykonywania strategii rozwoju Pilzna na najbliższe lata i z diagnozy wyszło nam, że jest dodatni przyrost, mimo że mamy mniej urodzeń, to osoby wracające z zagranicy osiedlają się właśnie na terenie miasta i gminy Pilzna, stąd też dużo wydanych warunków zabudowy, dużo nowych budowanych domów. I również też zauważyliśmy, że miejscem do życia miasto i gmina Pilzna jest również dla mieszkańców sąsiednich gmin. Czyli trzeba myśleć i o młodych, i o starszych. Tutaj myślę o tym, co pani udało się zrobić w tej kadencji, ten chociażby dom samopomocy. Ile tam jest miejsc, jak to działa, funkcjonuje? Mamy miejsc dla 30 uczestników. Na dzień dzisiejszy tych uczestników jest ponad 30. Od 2019 taki dom został uruchomiony w Parkoszu z potrzeby serca dla osób niepełnosprawnych, na prośbę rodziców. Te osoby 8 godzin przebywają w tym domu. Są to osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi, jak również sprzężonymi, więc to jest bardzo ważna pomoc dla rodziców, kiedy te dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych, w treningach, bo również są treningi gastronomiczne i takie przystosowujące do życia. A jaką pani politykę senioralną prowadzi właśnie z myślą o tych chorych, niepełnosprawnych, starszych, czego potrzeba także? No wiemy też, że się starzejemy, więc ta polityka to dom seniora, który został też uruchomiony i cieszy się dużym zainteresowaniem. Mamy 30 uczestników w dziennym domu seniora, a oprócz tego jeszcze chcemy utworzyć klub seniora, bo wiemy, że jest taka potrzeba. To teraz o młodych. Wiem, że pani ich słucha, to na profilu facebookowym widziałam chyba tego. Nawet ten młody człowiek, który się wypowiadał, to radnym został, tak? Tak, został radny, najmłodszy radny. Ile ma lat? 20. Nie ma jeszcze 30 lat. I miał pomysł, tak? Przyszedł pomysł, do pani, tak. Powiedział, co trzeba zrobić dla młodych i się udało. Proszę o tym opowiedzieć. Właściwie Krzysztof Kosowski z grupą swoich kolegów przyszli do gminy i powiedzieli, że chcieliby takie miejsce, gdzie mogliby się spotykać, gdzie mogliby pojeździć na rowerach. I przedstawili, że najlepiej, żeby to był pamtrak. Jeszcze później byli na zebraniu środowiskowym. Pomysł mi się spodobał, bo faktycznie takiego miejsca nie było. Ten pamprak został zaprojektowany. Jeszcze była szansa na środki z lokalnej grupy działania, więc też finansowanie było wsparte środkami z zewnątrz. Za ponad 700 tysięcy złotych powstał pamprak z placem zabaw dla dzieci młodszych. I tak naprawdę jest to... Tętni życiem. Tętni życiem i cieszę się, że tam całe rodziny mogą przychodzić i korzystać z urządzeń, korzystać z tego miejsca. Pani mówi rodzinę, to ja pytam, przedszkola i żłobki to bardzo ważny temat. Jak sytuacja wygląda, jakie pani ma plany? Mamy żłobek niepubliczny i tutaj też przy pomocy samorządu ten żłobek udało się wybudować osobie prywatnej. No jednak mieszkańcy oczekują od samorządu, żeby to był żłobek publiczny i w najbliższej kadencji chciałabym taki żłobek wybudować, żeby taki żłobek powstał. Gmina dopłaca do pobytu dziecka w żłobku, jest to 150 zł miesięcznie. Zastanawiamy się, czy jeszcze nie wprowadzić pilzińskiego bonu żłobkowego dla rodzin, które pracują i żeby ta dopłata była jeszcze większa,
ale na pewno musimy wybudować żłobek. Gdzie publiczny. Ten żłobek miałby powstać? Czy są już konkretne plany, czy są pieniądze na to? Rozbudowujemy przedszkole, mamy projekt, mamy pozwolenie na budowę, mamy złożony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim i to jest Pilzno? Jedna z sal, która będzie, to będzie to oddział żłobkowy. Ile docelowo dzieciaków? Docelowo 30 dzieci. Skoro jesteśmy w temacie edukacji, to co się właśnie udało zrobić tutaj z myślą o uczniach szkół podstawowych? Myślę bardziej o boiskach, salach gimnastycznych, bo skoro ten młody człowiek mówił wtedy, że ten pump track jest potrzebny i to się sprawdza, więc ruch to zdrowie. Wybudowaliśmy 5 boisk, 4 boiska ze sztuczną trawą, jedno z trawą naturalną w miejscowościach Dobków, Słotowa, Łęki Dolne, Łęki Górne i Zwiernik. Wybudowana została również sala gimnastyczna w Strzegocicach za kwotę prawie 6 milionów złotych. I to są takie zadania z zakresu kultury fizycznej, ponieważ stawiamy na rozwój, na realizację pasji, na to wszystko, co będzie służyło poprawie zdrowia naszych młodych mieszkańców. A jeszcze chcę tutaj wtrącić i tak nawiązując do przedszkolaków, to od poprzedniego roku nasza gmina jako pierwsza w powiecie wprowadziła w wszystkich przedszkolach dwujęzyczność, czyli codziennie nasze dzieci 15 minut uczą się języka angielskiego. Skoro jesteśmy przy rekreacji, przy odpoczynku, to jest również pytanie od słuchacza o zalew w Strzegocicach. Czy w tym kierunku naprawdę nic się nie dzieje? Tak brzmi mniej więcej to pytanie. Ja zapytam, co z zalewem? Jak chociażby ten sezon najbliższy będzie wyglądał? Od poprzedniego roku została uruchomiona przystań. Robi to osoba, podmiot prywatny, który zajmuje się wynajmowaniem rowerków i kajaków i można tam korzystać. Jak również jest miejsce do siatkówki plażowej, jest miejsce do grillowania, są wiaty. Ale w 2022 roku też na prośbę marszałka była możliwość przystąpienia do projektu kajakowego. I tutaj gmina taki zgłosiła się do tego projektu. Chcemy, żeby nad zalewem w Strzegocicach powstała przystań i zgłosiliśmy też również zapotrzebowanie na środki na prawie 2 miliony złotych. To było kolejna korespondencja z Urzędem Marszałkowskim, a przede wszystkim też miejsca rekreacji, bo wiemy, że chcemy tam wybudować ścieżkę, chcemy, żeby też były miejsca takie indywidualne, bo do rekreacji, ścieżki zdrowia, także takie mamy plany i też mieliśmy troszeczkę problemów, ponieważ nie mieliśmy drogi, ale jesteśmy już po rozmowach z właścicielami. Czyli miejsce z potencjałem, tak jak pani mówi. Tak, miejsce z potencjałem i ponadto samorząd cały czas pozyskuje tereny od przedsiębiorstwa KruszGeo, które wcześniej wydobywało tam kruszywa. I tych terenów udało nam się pozyskać w ostatnich 10 latach ponad 8 hektarów, a wcześniej jeszcze były to tereny pod wodą i to było prawie 50 hektarów. To wszystko pozyskaliśmy, bo żeby tam inwestować, żeby się to mogło rozwijać, to też musimy mieć prawo do dysponowania gruntem i tutaj o to też samorząd zadbał. Przyspieszam, bo kolejne pytanie od słuchaczy w temacie OSP, bardziej chodzi o sprzęt. To może powiedzmy, co dostali strażacy w ostatnim czasie, co jest w planach? W ostatnim pięcioleciu, w ostatniej mojej kadencji na straży przeznaczyliśmy ponad 5 milionów złotych. Zakupione zostały nowe samochody strażackie i samochody używane. 7 jednostek zostało doposażone w samochody strażackie, ponadto w sprzęt strażacki cały czas inwestujemy. Została wybudowana również nowa remiza w Łękach Górnych i wyremontowane zostały remizy w innych miejscowościach. Zwiernik. Czyli ten sprzęt cały czas dostają strażacy OSP? Tak, cały czas dostają, cały czas są doposażani, jeszcze zgłaszają kolejne potrzeby? Zgłaszają potrzeby, ponieważ też jesteśmy w
takim położeniu, że mamy drogę, dwie drogi krajowe i tutaj też jest zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, więc w grudniu tego poprzedniego roku zakupiliśmy sprzęt hydrauliczny dla jednostki w Pilźnie, która jest w krajowym systemie, żeby też przy wypadkach mogła dbać o bezpieczeństwo, życie uczestników ruchu drogowego. Naszym gościem jest burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska. Proszę powiedzieć, w temacie remontów dróg, jak pani ocenia, czy tych dotacji dostaliście sporo, dużo się udało zrobić? Jak to na dziś wygląda, chociażby projekty, pieniądze na remonty w tych najbliższych miesiącach? W najbliższych miesiącach wydamy na drogi 25 milionów. To będą duże pieniądze. Przede wszystkim to będą drogi w mieście Pilźnie, gdzie chcemy wybudować drogę z chodnikiem, z oświetleniem, tak zwany łącznik, tu koło piekarni. Również przebudowujemy drogi na osiedlach, przebudowujemy drogi w takich miejscowościach jak Bielowy, Szczegocice, Lipiny, Parkosz, Łęki Dolne, Łęki Górne. Praktycznie każda miejscowość jakąś drogę ma modernizowaną, czy to Jaworze Dolne, czy Górne, Gębiczyna. W każdej miejscowości te drogi są remontowane. I kolejne pytania także od słuchaczy w temacie miejsc dla spotkań, stowarzyszeń, czy kół gospodyń wiejskich, bo ważne jest to podtrzymywanie lokalnych tradycji, oczywiście z tym się zgadzamy. Czy takich miejsc przybędzie? Przybędzie dwa miejsca. Jedno to w Pilźnie, gdzie od parafii pozyskaliśmy budynek. Budynek do końca tego półrocza będzie wyremontowany i tam właśnie znajdą się miejsca dla stowarzyszeń. Będzie tam klub seniora, będzie klub hetman szachowy, będzie również mogła ćwiczyć orkiestra dęta, która w tym roku obchodzi 50 lat. Będzie również mogła ćwiczyć schola, chór i jeszcze inne stowarzyszenia, których naprawdę na terenie miasta i gminy jest bardzo dużo. Drugie miejsce to Centrum Zawisłocze Pilźnieńskie, gdzie dla czterech wiosek budujemy nowy budynek i też tam będą mogły te stowarzyszenia się spotykać, a w przypadku Zawisłocza to działają tam dwa koła gospodyń. Jedno to koło w Dobrkowie, drugie koło w Mokrzcu, jak również Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Dosłownie parę sekund proszę, bo mam jeszcze mnóstwo pytań, a czas ucieka. Muzeum w Pilźnie, Willi Szczeklików, na jakim to jest etapie wszystko? Pomysłów czy już realizacji pomału? Muzeum w Pilźnie, Muzeum Regionalne funkcjonuje. Rok temu kupiliśmy willę Szczeklików wraz z działką 37-arową w centrum miasta. I tam docelowo chcielibyśmy przenieść to muzeum, z tego też względu, że ta willa znajduje się naprzeciw Domu Kultury. I zostały przeznaczone środki, wykonana została inwentaryzacja. Po tej inwentaryzacji możemy przystąpić do projektowania, czyli zagospodarowania to już na kolejną terenu. Kadencję, tak, to już jest zadanie na kolejną kadencję. Bo w niedzielę druga tura wyborów samorządowych pani także otrzymała 35% głosów. Jest pani w drugiej turze, zabiega pani o głosy wyborców, ale jest także proces w trybie wyborczym był. Jak się zakończyła sprawa? No, sprawa zakończyła się, tak można powiedzieć, sukcesem dla mnie, ale to nie był sukces. O co pod poszło? Tym względem o obrażanie i praktycznie takie zniesławianie mnie jako osoby, ale chcę powiedzieć, że jestem przerażona tą halą, tą skalą hejtu, jaka się wylewa, jak ta kampania potrafi być brutalna, brudna i ja do takiej kampanii jestem nieprzyzwyczajona, więc tutaj no, ubolewam nad tym, co się podziało. Ale satysfakcja jest z wygranego procesu. Na pewno procesu. Jest, bo to jest też satysfakcja dla moich wyborców, którzy też w pewnym stopniu no, bronią mnie i tą moją osobę polecają jako burmistrza na następną kadencję. Dlaczego można na panią przede wszystkim zagłosować? Proszę tak w trzech punktach na przykład wymienić. Co pani zrobi w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności na pewno będę chciała też jeszcze przystąpić do budowy basenu, bo o tym żeśmy jeszcze nie mówili
przy okazji szkół, przy sporcie, bo też jest takie oczekiwanie, na pewno publiczny żłobek i też jeszcze zadzielenie rynku, bo to też ważna sprawa dla moich mieszkańców, która się przewijała. Jesteśmy 10 lat od zmian, jakie były na rynku. Wcześniej były autobusy, była zajezdnia i teraz mieszkańcy oczekują zmian, oczekują zazielenienia, więc to też na pewno im mogę obiecać, że do tego przystąpię. Obiecuje burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska w niedzielę, druga tura wyborów. A o Pilźnie było głośno, jest głośno. Okazja to beatyfikacja rodziny Ulmów z Markowej. No i peregrynacja, która trwa w diecezji. Jakie są te związki właśnie z Pilznem, tej rodziny? Błogosławiony Józef Ulma chodził do szkoły rolniczej u nas w Pilźnie w 1929 roku, rozpoczął naukę i bardzo się cieszę, że w czasie beatyfikacji w jego życiorysie to wybrzmiało na cały świat. Mogliśmy usłyszeć, że właśnie tą naukę pobierał w szkole w Pilźnie. No i też ta peregrynacja... W czwartek będzie w kościele. Tak. Wybiera się pani na peregrynację? No wybieram się, ponieważ dla mnie to też jest bardzo ważne. Jestem osobą z rodziny wielodzietnej, mój mąż też. Jesteśmy rodzicami trójki dzieci. Oboje jesteśmy przeciw aborcji i chcę powiedzieć, że chciałabym też skupić się w czasie tej peregrynacji nad rzeczami naprawdę ważnymi, takimi jak jest rodzina i dbałość o rodzinę, i dbałość o rodziny z terenu miasta i gminy Pilzno. I myślę, że wszyscy, którzy przyjdą, właśnie będą w tej intencji się modlić. Bardzo dziękujemy. Burmistrz Pilzna Ewa Gołębiowska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.